Mija właśnie kolejna rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. 19 kwietnia 1943 roku na terenie tej haniebnej, ogrodzonej murem enklawy znajdowało się ponad 40 tysięcy osób. Przetrwało bardzo niewielu. To straszne, że ci ludzie, dla których Polska była ojczyzną, nagle zniknęli z naszego życia. Dziś, gdy ich tu już prawie nie ma, trudno zrozumieć, co to znaczy być Żydem w Polsce. Zadaliśmy to pytanie Marianowi Marzyńskiemu, ocalonemu z getta, jednej z najpopularniejszych postaci telewizyjnych w Polsce lat 60. Wyjechał z kraju w 1969 roku podczas antysemickiej nagonki zorganizowanej przez PZPR. Dziś jest legendą wśród twórców filmów dokumentalnych, laureatem dwóch nagród Emmy. Spotkaliśmy go w jego domu w Miami na Florydzie. Co to znaczy? Co to u licha znaczy? Jestem Żydem, byłem Żydem. Co dla ciebie znaczy być Żydem? No? Niewiele poza tym, że jestem synem, wnukiem, prawnukiem polskich Żydów, którzy przez całe swoje życie mieli problem z przetrwaniem i z egzystencją ze względu na antysemityzm. Mój dziadek na przykład, który był jednym z niewielu Żydów, którzy byli tak zwanymi dziedzicami i był ofiarą antysemityzmu pod koniec swojej działalności. No dobrze, ale z tego co zrozumiałem, to większość twoich przodków była tak zwanymi zasymilowanymi Żydami i czym to ich różniło od Polaków? Natomiast dzisiaj to jest absolutnie niepojęte. To nie jest sprawa, czym różniło. Niczym. To znaczy, no oczywiście zależy w jakim pokoleniu, zależy jak kto. Byli tam religijni ludzie, rozumiesz, przodkowie i tak dalej. No dobrze, ale posłuchaj, w Polsce każdy jest albo Litwinem, albo Ukraińcem, albo Rusinem, albo Hucułem, albo Węgrem, albo Tatarem, albo Niemcem, albo Szwedem, albo Holendrem. Słuchaj, żebyś to zrozumiał, to muszę ci powiedzieć takie słynne powiedzenie, no, prawdziwe oczywiście, jednego sekretarza Komitetu Łódzkiego PZPR w czasach emigracji marcowej, który na pytanie jednego z towarzyszy, jak my mamy odróżniać Żydów, skoro Żydzi nie uważają się za Żydów. Na to ten towarzysz powiedział, towarzysze, Żydem jest nie ten, który się uważa za Żyda, ale ten, którego my uważamy za Żyda. I to jest odpowiedź na twoje pytanie. Jedna sprawa to jest nasza świadomość, a druga sprawa, jak my funkcjonujemy społecznie. To znaczy, w jakim kontekście my istniejemy. Jeżeli żyjemy przed wojną, wśród szalejącego antysemityzmu, to niezależnie od tego, że udaje nam się pracować, mój ojciec na przykład był inspektorem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, do 1936 roku wydawał książki jako Bolesław Kuszner, a potem nie pozwolono mu pod swoim nazwiskiem ze względu na antysemityzm i wydawał książki pod nazwiskiem Dąbrowski. Zrozum, że ta cała tradycja, historia ojca, no ale przede wszystkim zabicie rodziny całej, 80% mojej rodziny. To nie jest istotne, kto ich zabił. Ty ciągle patrzysz na życie ludzkie z punktu widzenia kryteriami socjologicznymi. To znaczy, że jest jakieś społeczeństwo, czy ono jest winne, czy ono jest niewinne, za kogo się uważa. Oczywiście, że myśmy kulturowo byli w moim pokoleniu na pewno i chyba ojca już też 100% Polakami, ale nasze uwarunkowania polegały na tym, jak nas widzieli inni. My earliest memory begins in a horse carriage. In 1942, when a massive deportation of Jewish children from the ghetto to the death camp started, my parents hatched a plan. My guide is a family friend, a Christian. She covers my mouth as I sob and scream. I want to go back. A street blackmailer stops the carriage. He could turn us over to the Germans. He gets my grandfather's gold watch. For now, I'm free. Jeżeli ktoś mi mówi o historii Żydów, to są dwie historie. Jest historia Żydów, która jest mniej lub bardziej interesująca, kiedy się nic nie działo mniej, kiedy się coś działo bardziej.
ale jest również historia antysemityzmu i nie tylko polskiego, ale na całym świecie. Od czasu ucieczki Żydów poprzez inkwizycję, poprzez Niemcy, poprzez wszystkie kraje. Nie jest to fenomen polski, ale światowy. Zresztą podobnie Ormianin, gdyby tu siedział, też by podobnie myślał, jeżeli jego rodzina przeżyła zagładę. Ale nie tylko, ale polski inteligent. Inteligencja wypierdalać. To jest hasło, które w Polsce zrobiło kolosalną karierę. Ja teraz jestem prawdopodobnie większym wrogiem dla niektórych środowisk w Polsce, bardzo, bardzo polskich, niż ty jako Żyd. No dobrze, jeżeli tak uważasz, to w porządku. Wiesz, ja nie jestem w stanie tego ocenić, do jakiego stopnia życie w Polsce jest dla ciebie zabawą wchowanego. Jeżeli jest, no to życzyłbym sobie, żebyś to robił z poczuciem humoru. Ja to robiłem z poczuciem humoru po wojnie. Ale to nie ma żadnego znaczenia. To tak, to, a co? A jeszcze również homoseksualiści mają problem. Otóż a jeszcze inni mają problem. Oczywiście, że sobie z tego zdaję sprawę. Ale w jakim sensie to zmienia moją świadomość? Jeżeli ja zobaczę, że inni ludzie w innych kondycjach mają to co? To ma mi to pomóc? To ma to mi mój ból złagodzić? Moją świadomość zmienić? Absolutnie nie. Ja po prostu jestem w tym samym szeregu, co ci wszyscy inni. Ciągle mnie pytasz, co to znaczy dla mnie, że ja powiedziałem, że jestem Żydem? Nic więcej, jak tylko spuszczenie wody z zamkniętego kranu. Dlatego, że ja jako twórca, jako pisarz, powinienem o swoim życiu i o swojej świadomości pisać w Polsce już od 30 lat. A jeżeli przez 30 lat ja o tym nie pisałem, jeżeli we wszystkich wywiadach ze mną nigdy w życiu żaden dziennikarz nie zapytał mnie, a w czasie wojny, jak, co pan robił, jakie było pana dzieciństwo, jak również mnie nigdy nie wpadło na myśl, co mogłem robić, oczywiście, że ja opowiem o tym, jak przeżyłem wojnę i tak dalej. Zresztą wiedzieliśmy, jedna i druga strona wiedziała, że cenzura to wyrzuci. Jeżeli to się toczy przez tyle lat, to oczywiście powiedzenie ja jestem Żydem mniej więcej znaczy tylko tyle, że teraz mogę powiedzieć tego, co poprzednio nie mogłem powiedzieć. To nie znaczy, że ja się zmieniłem. Ja dalej mam swoją polską kulturę, którą przywiozłem w walizce na emigrację, którą trzymam do dzisiaj i otwieram ją i korzystam z niej. Nic się nie zmieniło poza tym, że wyzwoliły się siły twórcze we mnie, które drzemały. I am a documentary filmmaker. For almost 50 years, I've been filming other people's lives. A few times, I've turned the camera on myself. My childhood still seems to be my psyche's unfinished business. In 1942, I was 5. My parents handed me over to a woman who put me into a horse carriage. They told me that to stay alive, I must forget who I was. The woman covered my mouth as I screamed. I want to go back to the ghetto. I want to go back to mommy. My mother survived. I never saw my father again. Ja byłem Marian Marzyński, syn Daniela Marzyńskiego ojczyma, ale oczywiście prawdziwy syn Borysa Kusznera, to już jest żydowskie nazwisko, które też zostało zamienione, no w tym przypadku poprzez to, że on mnie zaadoptował, usynowił. Ja się w czasie okupacji nazywałem Marian Koczyrski, moja matka się nazywała Maria Zofia Różańska. Mieliśmy osobne fałszywe metryki, byliśmy oboje chrzczeni. W jednym rodzina, która się cudownie zajmowała nami, to znaczy część Krysia, która była sekretarką mojego, socjalistka, która była sekretarką mojego ojca, urządziła to całe, ten cały chrzest. A jej matka, też bardzo miła osoba, która nas tam trzymała w swoim mieszkaniu, objęła moją matkę zaraz po chrzcie i powiedziała: Bronka, nie masz pojęcia, jaka jestem szczęśliwa, że już wreszcie nie śmierdzisz Żydem. Was I a good kid? You were an intelligent child.
I w tym jednym obrazku, który ci mówi, się wszystko to objawia. To znaczy, w jej słowach nie była to żadna krytyka, to nie był żaden antysemityzm. Ona prawdopodobnie miała na myśli to, że śmierdzenie Żydem prowadzi do śmierci. I ona nam pomogła, żeby się pozbyć tego smrodu. Ale wyobraź sobie teraz, jak to działa na drugą osobę. I dlatego moja matka na przykład zaraz po wojnie miała olbrzymie trudności w spotykaniu się z tą rodziną. To ja ją pchałem na siłę do Krysi, żebyśmy się spotykali, albo sam chodziłem do niej. Właściwie moje całe życie od drugiego roku życia do wyjazdu z Polski, kiedy miałem 32 lata i wtedy otworzyłem usta i powiedziałem całemu światu, jestem Żydem, to były te lata zabawy chowanego. My mother is 76. Since my stepfather died, she lives with us on a small farm in Illinois near the university where I teach. My wife Grażyna is an architect. She restored the farm. We are a family of survivors which found its home on new shores, far from Poland. For 12 years, we lived uneasy with our Polish past. Since my return home, we made some peace with it. Now, we watch the old country trying the impossible, with a great hope that it too will survive. W domu byłem stuprocentowym Żydem, na zewnątrz byłem stuprocentowym Polakiem. Myśmy ciągle żyli w podwójnym świecie i w tym sensie właściwie okupacja niemiecka się skończyła oczywiście, bo nie zagrażało nam życie, ale mentalnie jakieś echa tego, żeśmy kontynuowali. To życie polegało na tym, że w momencie, kiedy się zamykały drzwi albo przychodziła rodzina, to opowiadało się o Łęczycy, o getcie, na ogół o przyjemniejszych rzeczach niż getto, ale o rzeczach z poprzednich pokoleń. Matki rodzina pochodziła z Łęczycy, ojca z Pawianic, o dobrych rzeczach. Jakieś urządzało się obiady, które nie były Passover, ale miały jakieś tam echa swoje, bo było jakieś jedno danie czy drugie. Oczywiście nie było mowy o synagodze, ale ojciec, oglądając się, czego policja nie widzi, chodził w okresie świąt żydowskich do synagogi po macę. Także ta cała świadomość bycia Żydem istniała i ona w pewnym momencie również dodawała mi energii. After my mother left me in the courtyard, a Catholic priest took care of me. Later, he brought me here, to the orphanage of Brothers Orione, 15 miles from Warsaw. I was 5.5-year-old boy who knew his story well. My mother was a maid. I never knew my father. I also knew that two gods existed, a Polish one and a Jewish one. Mine was Polish. Do you remember me, sister? You look a little different. I don't remember your name. It's Maryś. Oh, Maryś, the youngest of all the children, very small boy. And I remember you as a sister who always gave me sugar. Nikt nie powie, przepraszam bardzo, czy pan jest Żydem? Nikt tego nie powie. Zawsze to będzie albo Żydziak, albo parszywy Żyd, albo parch. Jak miałem lat 12 czy 13, z takimi słowami zwrócił się do mnie facet, który trzymał w ręku brzytwę i który mi to powiedział, a drugi, który nic nie powiedział, inny zupełnie w innym czasie, walnął mnie w głowę. Ja upadłem na schodkach koło Górnośląskiej. Dwie godziny później ktoś cegłę wrzucił do nas do domu. To były trzy przypadki z mojego dzieciństwa. Ja nikomu nie powiedziałem, że jestem Żydem. Te kompleksy były zarówno po mojej, jak i po ich stronie. Rozumiesz? Przecież pamiętaj, że to było społeczeństwo, które nie wentylowało prawdziwe wnętrza człowieka. Przecież gdyby w Polsce był inny ustrój, to sprawa konfliktów polsko-żydowskich byłaby rozwiązana wiele, wiele dziesiątków lat przedtem. Dlatego, że trzeba było mówić o wojnie i o doświadczeniach i o antysemityzmie wtedy, kiedy ludzie żyli. Niestety to się dopiero zaczęło robić, kiedy się zmienił ustrój. Także myśmy żyli w świecie tabu, zablokowanym.
nigdy bym się nie pokazał w grupie Żydów na zewnątrz. Ja ciągle uważałem, że ja żyję psychicznie w osaczeniu. A dlaczego wiedziałem, że żyję w osaczeniu? Dlatego, że nasze uratowanie się odbywało się w powodzi szalejącego antysemityzmu w czasie wojny. To znaczy zdecydowana większość ludzi, która się chowała, była zadenuncjowana. Myśmy wiedzieli o tym. Myśmy wiedzieli co robili sąsiedzi. Dlaczego ja zmieniałem miejsca co dwa tygodnie? Dlatego, że nie pojawiał się Gestapo. Sąsiad się pojawiał, który mówił, że to jest niebezpieczeństwo życia dla niego. Myśmy przechodzili od mieszkania do mieszkania. Myśmy byli, nas gnali od domu do domu. Sienna przechodziła w ręce niemieckie, polskie, potem byli Żydzi, potem to była w ogóle niewiarygodna rzecz. Co 3-4, myśmy tu pewnie mieszkali może 3 miesiące, nie więcej. Wynajmowało się jedno mieszkanie, potem zajmowali inni, potem trzeba było... No to musieliście Państwo mieć jakiś sen w tym. W czym? No, żeście tak uciekali. Bo jak to? Przed Niemcami, żeby nas nie zabili, my byliśmy Żydami. Czy nie byliście Żydami? A dlaczego nie byliśmy Żydami? Mieszkaliśmy w getcie. A no to niech pan powie od razu. No to jest getto. My jesteśmy w getcie dawno. No. To jest getto. Ja mieszkałam z... Ja miałam przyjaciółkę na Ochocie. Tę Żydówkę. To... Ja się z nimi zżyłam, bo ja mieszkałam tam z nimi bardzo dużo. Ale rozumie pani, dlaczego uciekaliśmy teraz, tak? No ja wszystko rozumiem. Ja wszystko rozumiem. Bo ja patrzyłam, jak płonie. I dostałam za to po buzi od ojca, że mogę nie wrócić, wie pan. Bo myśmy podchodzili, młodzi, nieświadomi, a Niemcy tylko na to tyle żyli, że my rzucimy czy chleb, czy ziemniaki, wie pan. My strzelali do polskiej młodzieży, oni się liczyli. Kiedy? Oczywiście to bardzo dobrze, że byli ludzie, bohaterowie, którzy się... nami opiekowali, to też nam podnosiło nasz optymizm życiowy, nie ulega wątpliwości. Ale przecież nie mogliśmy sobie nigdy pogodzić się z pytaniami, dlaczego innym się nie udało uratować życia, dlaczego nie było więcej takich. Rozumiesz? Więc po wojnie, jeżeli jeden wypadek jednego człowieka z brzytwą i jedno uderzenie w twarz matki, wszystko otwiera. In the ghetto, I wanted to be a fireman when I grew up. Here, my only dream was to become a priest. I was fascinated by the power of religion. God was the most powerful man that was. I saw him as someone with enormous shoes on the ground and his head high in the clouds. The priest was second in command. I wanted his power of making miracles. Whenever I touched his robe in the sacristy, smelled the incense or rang the bells, I was closer to my miracle of survival. I would sweat while taking the communion, afraid of biting it. Does God know who I am? Am I entitled to his body? To całe napięcie polegające na tym, że o przeszłości naszej, o żydostwie rozmawiało się przy zamknięciu drzwi, po zamknięciu drzwi w domu, a na zewnątrz wiadomo było, że tego tematu żadna strona nie poruszała. Ale również moi najbliżsi koledzy. To znaczy na pewno Walter czy inni, oczywiście, że wiedzieli, ale ilość informacji, którą udzielało się na temat przeszłości i szczegółów była minimalna, dlatego że ona tworzyła pewną barierę. To znaczy to było na wielu różnych poziomach. Partia blokowała to, dlatego że bała się antysemityzmu wymierzonego w partię, w której było wielu Żydów. Że powstanie antysemityzm już ogólny wobec Żydów, już nie tylko wobec partyjnych Żydów, który będzie trudny do opanowania z punktu widzenia pozycji partii jako międzynarodowej, jako walczącej z dyskryminacją itd., itd. Więc Żydom kazano się zamknąć. Myśmy dostali polecenie, że za cenę opieki nad nami
przez to, że ktoś, kto powie parszywy Żyd, może być zamknięty, jeżeli go się poda do policji, my nie będziemy o tym mówić. Hitlerowcy próbowali mnie zabić, nie udało im się, wygrałem. Komuniści próbowali mnie zgnoić, nie udało im się, wygrałem. Także niezależnie od tego, jakie się miało życie, chodzi o to, jakie się ma wyniki. My byliśmy tą grupą Żydów, która przetrwała wojnę. Natomiast moja matka przy całej tragiczności swojego przeżycia zachowała niesamowity optymizm, jak dla kogoś, który przeszedł to, i wprowadzała mnie zupełnie w świat w sposób taki, że ja mogę robić cuda. Ja zresztą udawałem, jeżeli widziałeś w jednym z moich filmów, że ja robiłem cuda, żyjąc w mieszkaniu księdza, i to, co mi się w religii podobało, to ta nadprzyrodzona umiejętność zamiany zła na dobro, która dla dziecka była fantastyczną bajką, można powiedzieć. Before the war, in the church of Brother Bernardines, a coffin with a baby doll was exhibited on the steps of the altar. It symbolized a Christian child killed by the Jews, so the blood could be used for baking matzah. What nonsense, said my mother. It is not kosher to use blood in baking. In 1945, when the war was over, and I came to Warsaw with my mother, my first request was to go to the biggest church in town and to serve the mass. So she brought me to a church so big, I could barely reach the altar. What I was reaching for the cruets with wine and water, I dropped them on the floor. And I understood. God doesn't want me. That was the end of my religion. Ale twoja matka robiła to grając, czy robiła to z przekonania, bo miała taką jasną duszę? Była aniołem. Po prostu. Nie miała żółci w sobie w ogóle. Kiedy po wojnie pod kościołem Świętego Krzyża jakaś kobieta uderzyła ją w twarz i powiedziała parszywa Żydówa w 1946-1947 roku. Ojciec chciał podejść do milicjanta, żeby ją aresztować. Moja matka się nie zgodziła i powiedziała, ta kobieta ma problemy, zostawmy ją w spokoju. To matce zawdzięczać, że nie odpłaciłeś za tę ogromną nienawiść nienawiścią? Dokładnie. After she and I survived the Warsaw Ghetto, she told me that if God existed, the Jewish Holocaust would never have happened. She had blue eyes when she was born 78 years ago in the small Polish town of Łęczyca, where 1/3 of the population was Jewish. Blue eyes are goyish eyes, and goy means a stranger, a non-Jew. But according to Judaic law, you do not become Jewish by the color of your eyes. A Jew is one who has a Jewish mother. Czy w jakimkolwiek innym kraju, w którym potem przebywałeś, miałeś do czynienia ze zjawiskiem, nie poczułeś nigdy właśnie nienawiści z powodu... Nie, odwrotnie. Olbrzymi zainteresowanie, szacunek. Właściwie to mnie zachęciło do tego, żeby otworzyć usta i żeby mówić. To znaczy ja w zasadzie, przekraczając granicę, po raz pierwszy powiedziałem, jestem Żydem. Nigdy tego w Polsce nie powiedziałem nikomu, publicznie. A kiedy teraz jeździsz do Polski, nie obawiasz się, że któryś taki, z takich epizodów może się powtórzyć? Nie, ja nie mam wrażenia.
Nie masz poczucia zagrożenia? Nie. Dlatego, że zmienił się ustrój. To wszystko, co mi w Polsce się nie podobało, w sensie ustroju, zostało zmienione. Jest nowa generacja, która patrzy na to zupełnie inaczej. Oczywiście, że gdybym się zapuścił gdzieś na prowincję, gdybym wiesz, zaangażował się w jakichś rozmowach, ale też nie sądzę, że nieodwrotnie. Ja mam wrażenie właśnie, że ja widzę w Polsce taką atmosferę takiej chęci właściwie pokazania, że to już jest przeszłość, że my z tym nie mamy nic wspólnego. No, taką manifestacją tego jest festiwal ten muzyczny na Kazimierzu w Krakowie. When I lived in Poland, Jew was a stigma, a dirty word. A scene like this would have been unthinkable. In today's Polish democracy, young Poles dance to Jewish tunes on the street of the former Krakow ghetto. From here, thousands of Jews were rounded up and loaded into cattle cars for Auschwitz, as their Polish neighbors watched on. The annual Krakow Jewish Festival is a way of ritualizing a troubled history, perhaps a form of atonement. Ja nie zajmuję się społeczeństwami, krajami, ja nie próbuję zmieniać ustrojów. Ja jestem kronikarzem życia ludzkiego i mnie interesuje zawsze pojedynczy antysemita, a nie grupa. I wszystkie pytania, które się do mnie kierują, czy Polska jest krajem antysemickim, czy nie, ja zupełnie odrzucam jako niedorzeczne zupełnie, bo i jest, i nie jest. Nie jest dlatego, że cały kraj nie może być, a jest dlatego, że zdarzają się antysemici. Ale oczywiście warsztat historyka to jest zupełnie coś innego. Jestem zadowolony, że Gross to robi. Ja uważam, że on to robi uczciwie. Ale oczywiście to drażni. Natomiast moja postawa nigdy nie będzie drażniła, bo ja zawsze opowiem o konkretnym losie konkretnego człowieka, którą znam, moim, innych. I to nie będzie przyjmowane w kategoriach przez pewnych dosyć prymitywnych ludzi, moim zdaniem, w kategorii obrażania narodu, bo to, co robi Gross, to też nie jest atak na społeczeństwo polskie. To jest po prostu chęć opowiedzenia historii, wyciągnięcia jakichś wniosków. I w zasadzie to powinno uzdrawiać społeczeństwo, bo jest to wyłamanie się z tabu, które gnębiło to społeczeństwo przez całe 40 lat okresu powojennego, kiedy o tym się w ogóle nie mówiło. So why do we return to this haunted past? Why do we want this self-inflicted pain? To get relief from it? Jest pewna granica, do jakiego, jak długo można chodzić na linię. Ja naprawdę chodziłem na linię. I to, że byłem Żydem, było ostatnią rzeczą w tym chodzeniu na linię. Chociaż dla niektórych oczywiście mogło być to pretekstem, ale to było ostatnią rzeczą. Główną rzeczą było to, że ja w imieniu własnym, a nie w imieniu partii, robiłem rzeczy, które nie należały do jadłospisu propagandy i które były kontrowersyjne. Wicepremier Nowak, który zaakceptował mój program, dlatego że telewizja nigdy by go nie zaakceptowała, bo to było zbyt wywrotowe, powiedział: panie redaktorze, bo się zorientował, że ja nie jestem towarzyszem, więc nie mówił do mnie towarzyszu, panie redaktorze, partia czekała na ten program 30 lat.
Jakie dwa miasta chciałby pan redaktor na początek? Ja mówię, no jak najbliżej telewizji, województwo warszawskie. Świetnie. Mój bliski przyjaciel, towarzysz Jaworski, jest sekretarzem województwa warszawskiego partii. Pani towarzyszko Zofio, proszę zadzwonić do towarzysza Jaworskiego, że redaktor tam się zjawi. To jest towarzysz, który spędził bardzo wiele lat we Francji. I to jest komunista typu zachodniego. On zrozumie ten pomysł. Dzień dobry Państwu. Po Mazowszu i Podkarpaciu, po Mazurach i Opolszczyźnie, po górnym... In Poland, during the 60s, I hosted a reality show, where small Polish towns competed in various human endeavors. W którym wyznaczyli sobie spotkanie bohaterowie tamtych dni. In a country run by central bureaucracy, promoting individual competition was almost subversive. But the show was funny, even to the censors. I survived the show, but not the country. As a political refugee, I ended up in the mecca of competition, USA. Kiedy poczułeś poczucie wspólnoty z innymi Żydami? Czy w Polsce już miałeś takie poczucie? Czy miałeś jakieś życie żydowskie w Polsce mieszkając, czy dopiero za granicą to się jakoś... Wiesz, dla mnie wspólnotą jest rodzina i paru przyjaciół. Ja uważam, że człowiekowi w ogóle do życia jest potrzeba niewiele osób. Ja miałem wrażenie jakiegoś związku i przynależenia do kraju. Oczywiście wsiąkałem w kulturę, tak jak każdy Polak. Ale w momencie, kiedy ja zacząłem pomału odkrywać, jaki jest mechanizm tego społeczeństwa, że jest to społeczeństwo, które nie jest wolne, że ono jest dyrygowane, że jest sztuczność naokoło, ja traciłem jakikolwiek szacunek, nie tylko dla rządzących, ale nawet dla rządzonych. Rezultatem narzuconych rządów jest również demoralizacja rządzonych naokoło. I jaki jest sposób na to, żeby na to zareagować? Jest tak zwana najpierw emigracja wewnętrzna, to znaczy izolowanie się, uciekanie do rodziny, do bezpiecznych miejsc, no a w pewnym momencie wyniesienie się z kraju. When our daughter Ania was born, I realized that my wife and I were also born as new Americans. For years to come, this little girl will be the yardstick of our American experience. If she could only stand being on camera for all those years. She's 7, 28, 29. And you? Okay, you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Do it before me. Powiedziałeś mi zdanie, które mnie uderzyło bardzo, że Stany Zjednoczone to jest realizacja snu twojego ojca. Na czym to polega? Jaki to był sen? No, że ludzie powinni likwidować bariery religijne, rasowe, że właściwie jesteśmy znacznie bardziej do siebie podobni, niż się różnimy. To była cała jego koncepcja Polski przedwojennej. To znaczy, że musimy się łączyć z ludźmi nie według religii, dlatego nie był religijny i dlatego nie miał wielu kontaktów z religijnymi Polakami, natomiast z ludźmi, którzy nie są w orbicie religii, mają otwarte głowy. No i tu jest kontynent cały takich ludzi do wybrania oczywiście. Jeżeli zdecydujesz się mieszkać w Alabamie, to oczywiście nie będziesz z tego korzystał, ale jak zdecydujesz się mieszkać w Bostonie, to masz tych ludzi koło siebie. Ja uważam, że gdyby ojciec przeżył, to my byśmy wyemigrowali do Ameryki znacznie wcześniej. The first secretary of the Communist Party said that the 25,000 Polish Jews must now condemn a Zionist anti-communist conspiracy that according to his police chief emerged in Poland after the 1967 Israeli-Egyptian Six-Day War.
At first we laughed, but later we saw the purge. Thousands of innocent people were losing their jobs. Television was staging anti-Semitic media events. We understood that the Jewish war was still on. Using the first secretary's term, we declared ourselves bad Polish citizens and accepted the conditions for emigration. Tęskniłeś? Nie, musisz zrobić wszystko, żeby nie tęsknić. Kiedy myślałeś o Polsce, to o czym myślałeś? O pojedynczych ludziach? O miastach, o krajobrazach, o czym? Bardzo dobre pytanie. I to chyba do dzisiaj. O miejscach. O miejscach, w którym było mi dobrze. O miejscach, w których chodziłem na randki. O miejscach, do których wyjeżdżałem i byłem zadowolony. O tych wszystkich momentach, które były związane z zadowoleniem. O domku naszym, który był zupełnie fenomenem, bo do dzisiaj niektóre te domki stoją. To są domki fińskie tuż koło Sejmu, które były zbudowane zaraz po wojnie dla tych, którzy budowali, odbudowywali Warszawę. Mój ojciec był inżynierem budowy Warszawy i w którym myśmy mieszkali przy łazienkach, w małym co prawda, znowu dosyć ograniczonej przestrzeni, ale z ogrodem, truskawki mi się śniły, agres mi się śnił. Home. These wooden houses are located in downtown Warsaw. I lived here for 24 years. First with my mother and stepfather, later with my wife and son. My house has disappeared. We go to the house, Anya. Okay. What's the first room? This is the little hallway, going straight. This is my little bedroom. Where's your bed? My bed is here. Coś mi nie gra w tym, co mówisz, dlatego że oglądałem twoje filmy o powrocie do Polski i gdyby to wszystko, co teraz mówisz, było stuprocentowo prawdą, to w tych filmach nie byłoby aż tak takich paroksyzmów emocji, jakie twoje filmy dostarczają. To, o czym ty mówisz, co jest w moim filmie, to jest objaw mojego uniesienia. Ja oczywiście w pewnym sensie doprowadzam moje emocje do jakiejś wartości artystycznej. One nie są sztuczne, ale one są też wyrażone w taki sposób, żeby widz przejął się tym. I to jest w pewnym sensie warsztat. Warszawa Gdańska. The Warsaw stop for the East-West Russian express trains. At this remote station, Russian troops being moved through Europe can stretch their legs without too many curious onlookers. It's from this station that I left Poland 12 years ago. The platform was just as empty as it is today. Only conductors, no people. Friends, even families, were too scared to come. Oczywiście, proszę pana. 17:08. Z jakim uczuciem jechałeś? Euforia. Jak się przyjęli dawni znajomi, dawni przyjaciele? Wspaniale. Wspaniale. Mój przyjaciel Mariusz Walter powiedział mi, żebym wziął kąpiel w jego łazience. Ja się zanurzyłem i on przyszedł i zapytał mi się, czy może umyć mi głowę. I namydlił mi głowę i mył mi głowę, tak jak moja matka. Wszyscy otwierali ramiona i ja też. Gdzie indziej cię aż tak kochają? Wiesz, ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Aż tak. To jest zupełnie inne kochanie, jak sobie układasz bieżące stosunki z ludźmi, którzy biorą udział w twoim życiu, a inne kochanie, jeżeli w grę wchodzi jakiś sentyment czy nostalgię niewidzenia się po długich latach. Nie wiadomo, jak to jest trwałe, jak te kontakty, to trzeba by było wypróbować. Ale ja sobie wyobrażam życie w Polsce. Yeah!
poczekać. Potem okazało się, że większość wysiada tam. Ale kto czeka dalej? Dzień dobry. Kto to jest? Jesteście! No ale... Związki uczuciowe moje z ludźmi w Polsce, one bledną coraz bardziej, dlatego że brakuje wspólnego doświadczenia. Wiesz, to jest raczej wrażenie takie respektu i szacunku. To nie wystarczy, to nie są prawdziwe stosunki. Nie mówiąc o tym, że nowe pokolenia się rodzą. Ja kiedyś pisałem, że jednym z pierwszych wrażeń z moich podróży do Polski jest to, że nikt mnie nie pytał o zgodę, żeby spłodzić dwie generacje Polaków. Jest to ciekawa rzecz, jeżeli czujesz, że dwie generacje Polaków wyrosły w twojej nieobecności, to jest to bardzo interesujące, ale jednocześnie troszeczkę cię to oddala. To znaczy powstaje jakaś taka trema, która oczywiście zanika. Ja mam świetne stosunki z bardzo młodymi ludźmi, którzy właściwie nic nie wiedzą o mojej przeszłości, ja nic nie wiem o nich. Ale oni są tak dla mnie zglobalizowani, a ja jestem dla nich nieznaną historią, że tworzy się zupełnie inny typ stosunków. Ale to nie jest ten sam układ, to jest układ raczej stosunków między nauczycielem a uczniem, a nie między sąsiadami. Bo to nie jest ani moje pokolenie, ani nie dzieliłem z nimi doświadczeń. 70 years ago, I'm back in Warsaw. The city once populated by 500,000 Jews. Very few survived. I'm one of them. This is what's left of the Warsaw Ghetto. Some condemned buildings now being converted into luxury condominiums. W okresie wchodzenia w starszy wiek, w każdym z nas dziecko puka do drzwi, nieproszone. To przychodzi w snach, to przychodzi na jawie. To jest coś, w czym zostaliśmy ukształtowani, co próbowaliśmy zagłuszyć właśnie sukcesem swojego życia, innymi zajęciami, odpowiedzialnościami. Natomiast to zostaje i wobec tego w moim życiu Mariana, Polska zawsze będzie przede wszystkim miejscem, w którym zabito całą moją rodzinę. I to tylko dlatego, że byli Żydami. Escapes and travels are my life's refrains. I am leaving the ghetto again, but this time I am going home.